Witam was, w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Night in the Woods. Ostatnim razem mieliśmy przygodę w piwnicach. Biliśmy, prawda, boiler, znaczy piecyk właściwie. I działy się srogie rzeczy. Informacja. Straciłem nagranie. Moje poprzednie podejście straciłem, prawda, dwuodcinkowe tutaj. Także jest to bardzo niefortunny obrót spraw, ponieważ żeby odzyskać save'a, musiałem przechodzić grę jeszcze raz, w związku z czym na chwilę obecną nie jest idealnie save taki, jaki był. Między innymi trochę lepiej sobie poradziłem tym razem na drugim treningu prawda, z zespołem, ale użyłem do tego edytora save'u i fixnąłem, żeby było chujowo dalej, także no, mam nadzieję, że jeśli gra w jakikolwiek sposób sprawdza decyzję, to będzie to, prawda, zgodne z stanem, który był w oryginale. No ale zobaczymy. W każdym razie wracamy do rozgrywki. Wszyscy są w pracy dzisiejszego dnia, więc będziemy zmierzać do pracy i zgodnie z moim oryginalnym postanowieniem będę się trzymał bay. Pudła nadal są nieprzesunięte. Powiem wam, że w trakcie przechodzenia ponownie gry zacząłem dużo bardziej doceniać muzykę, bo teraz jak gadam, nie, przez cały ten czas, to no nie mam czasu się za bardzo w nią wsłuchiwać, a tak to bywa lepiej. Mamusia jest zmęczona. No, dorosłość się, potwierdzam. Co mi jeszcze powiesz ciekawego, mamo? Numbers, numbers, numbers. No dobra. Jak widzicie, osioł, że tak powiem, fabuły tutaj jest, że nasza szanowna pani May ni cholery nie może się przystosować do bycia osobą dorosłą, ponieważ cały ten czas spędziła w koledżu i nie rosła jako osoba, więc, że tak powiem, nie przystaje w chwili obecnej do swoich towarzyszy. No ale tego, że tak powiem, tego rodzaju poruszenia fabuły nie widziałem nigdzie ruszonego. Także pod wieloma względami jest to jeden z główniejszych powodów, dla których mnie to zainteresowała mnie ta gra. Wprawdzie zapowiada się, że to się z czasem zmieni, bo no mamy tutaj dość mało subtelny foreshadowing już od dłuższego czasu, nie? Ale na chwilę obecną nie mogę przewidzieć, co się dokładnie stanie. Juice Zone? Fire. Między innymi też w dniu, kiedy deszcz padał, wykorzystałem fakt, że grałem ponownie na zbadanie rzeczy, których nie zdążyłem zbadać i okazuje się, że nic nie straciłem. Może jedną rozmowę z Germem, ale to tam. No i nakarmiłem szczury dodatkowo, ale i były trzy tym razem. Ale prawdopodobnie będą cztery, bo dziś zamierzam też je nakarmić. Także standardowo odhaczamy wszystkie lokalizacje, do których mam dostęp, żeby zobaczyć, co się zmieniło, bo to jest ustaliłem już, że to jest rodzaj gry bardziej eksploracyjnej, nie? W związku z czym, jeśli eksploruję wszystko, no to więcej zobaczę. Taka sytuacja. No to kradniemy kolejnego precla. Powinno być trudniej za każdym razem. Ale o dziwo nie jest. Oj! No, zjebałem. No dobra, no to szczury w takim razie będą wyrównane. Twitchło mi się kciukiem i ruszyłem nim przypadkiem.
Także, sorry szczury, dziś nie jemy. Tutaj nic się nie zmieniło, widzę, dalej jest oszprejowany. Swoją drogą, jak bawiłem się edytorem save'ów, zobaczyłem, że save'y mają dość skomplikowaną strukturę i praktycznie wszystko jest śledzone. Jest śledzone... Nie wiem dokładnie w jakim celu. Na pewno częściowo w celu, żeby wypełniać ten notatnik obrazkami, ale jest, są tu śledzone naprawdę dość złożone decyzje, między innymi ilość poprawnie cykniętych nut w tych poszczególnych utworach, jak i niepoprawnie, także jest pewna szansa, że będzie to wykorzystane gdzieś później, ale nie jestem w tym momencie w 100% tego pewny, także przekonamy się. Na co to wszystko jest śledzone. Na chwilę obecną wracamy do eksploracji. Pogadamy sobie z panem Bruce'em, o ile dalej tu jest. Jak widać, chyba go nie ma. Pogadałem sobie z nim troszeczkę wcześniej. Foreshadowing. Intensywny. Także pilnujcie się. Bo mam przeczucie, że gra w pewnym momencie skręci w troszkę inny rodzaj fabuły. To, co teraz robię, to jest bardziej... dość mocno wydłużony, że tak powiem, budowanie charakteru i budowanie miejsca, że tak powiem. Także przekonamy się, w jaki sposób zostanie to poprowadzone. Słyszałem odmienne opinie na ten temat, ale przekonam się sam, jak sądzę. Między innymi dzień w deszcz pogadałem się z panem Bruce'em trochę, co on robił. Robił wiele rzeczy w życiu oraz otwarłem te drzwi, więc jak będę chciał, to sobie mogę tam zajrzeć. Council. No dobra, mama nie może gadać za bardzo, ale odwiedzimy sobie kościół. Wnętrze kościoła w każdym razie. I mamy tutaj Radę Miasta. Czyżby chcieli z Bruce'a uczynić mieszkańca miasta? Wink, wink. No cze. Cozy. No dobra. Szanowna pani pastor się interesuje naszym bezdomnym. Załatwia mu chatę. Takie rzeczy się dzieją. No ale nic, kościół odwiedzony niniejszym. Do szczurów nie mam po co wpadać, skoro nie mam żarcia, ale wpadnę se pogadać z gówniakiem na dachu. Więc tędy. No cze? Co tam? Hej, adult. Mógłbym się z nim podtrzymać, ale naciskam na to, żeby, że tak powiem, z braku lepszego określenia, romansować BL. Więc pozostanę z tym wszystkim. Tutaj muszę wszystko opatrzyć, bo nie przejrzałem tej lokalizacji. Czy coś się przypadkiem nie zmieniło? Trzeba tego pilnować, wiecie. No cze? No trzeba.
Harvest. Ty... No nie da się ukryć, że jest to męczące. No dobra, zanim z Beą se spędzę czas, odwiedzę resztę paca... kolegów. Co tam u Angusa? O ile Angus jest tutaj? O, jest Angus, dobrze. No cze! Side Sabbath? Black Oaks? No i będzie Side Sabbath. No dobra, z Angusem widzę, nie mam możliwości spędzać czasu za bardzo. Do wyboru mam na razie Grega, BE i szanownego, szalownego malucha z dachu. Wy jesteście stereotypowi bardzo. Zresztą wszyscy tutaj są stereotypowi i szczerze powiedziawszy liczyłem troszkę na więcej rozwoju charakterów, ale możliwe, że jest to uzależnione od, że tak powiem, spędzania czasu. Tru, tru. Też jak piję kawę, to piję tylko kiedy absolutnie muszę, to znaczy... Nie jestem, że tak, nie przypadam za jej smakiem, ale... Zagadałem dwa razy, nie przypadam za jej smak... Trzy razy. Klikam za szybko. Muszę się opanować, teraz ja mam, że tak powiem, ADHD. Pijam kawę tylko kiedy mi jest absolutnie potrzebna, ponieważ im częściej ją pijesz, tym szybciej się od niej uzależniasz i uodparniasz na nią. Więc musisz z czasem zaczynać łoić coraz więcej i więcej, a ona ma coraz mniejszy i mniejszy efekt na ciebie, także tutaj jeszcze nie byliśmy. Food Donkey. I tutaj Germa spotkałem ostatnim razem, ale o, jest dzisiaj. Mógłbym się z nimi pohangoutować, gdybym chciał, czyli już w sumie cztery osoby są, żeby pohangoutować. Tutaj nadal prawdopodobnie nic nie ma, zgadza się. Więc troszeczkę replay value jest, gdybym chciał poznać historię tych poszczególnych osób. Greg mnie nieszczególnie interesuje, ponieważ jest bardzo zany postacią i... Choć jestem skłonny przypuszczać, że coś się za tym kryje, ale nie jestem tym mocno zainteresowany. Natomiast Bea. Bea sprawia osobę, wrażenie osoby depresyjnej, a ja, że tak powiem, to jest magnes na mnie. Więc jestem zdeterminowany dowiedzieć się więcej o jej osobie. Także idziemy w tym momencie spędzać czas z Beą. Party Barn. No dobra. Bea, co mi możesz zaproponować? Let's hang out! Cześć, Germ! Na zakupy jedziemy. No nie da się ukryć. Dinner at Bea's. Okej. Taka sytuacja. This place killed the food donkey. Okej. Okay. Czyli wprosiłem się na kolację do Bel.
No dobra, czyli ja wybieram... Ja wybieram żarcie. Bez brokułów zostałem poinformowany. Czy coś mi powiesz? Can't good or something? Greeny beanies. Chicken soup. Succotash. Nope. Myślę, że wezmę fasolki. Pyszności. Makaroni i ser. Amerykańskie bardzo. Ziemniaki. I ziemniaki gniecione. No okej, niech będą. Pasują pod groszek. Cool sides. Quick biscuits. No. Creamed spinach. No nie mogę powiedzieć, że przepadam za szpinakiem, więc niech będą ciasteczka. Bakey shakey. Okej. Aha, nic więcej nie mam. No trzeba. No to idziemy po mięcho. Bea za mną podąża. Tego rodzaju muzyka może się wydawać prosta do robienia, ale w rzeczywistości to są jedne z bardziej skomplikowanych kompozycji, ponieważ wymagają robienia określonego tonu, że tak powiem, muzycznego, który odpowiednie z braku lepszego określenia emocje muszą wywoływać. Także... akurat tego rodzaju muzyka, choć nie jest to coś, czego słuchałbyś za bardzo, prawda, z odtwarzaczem, jest to w rzeczywistości coś trudnego do zrobienia i bardzo to doceniam. Greeter. Też wynalazek bardziej amerykański. W supermarketach amerykańskich jest posada osoby, która cały dzień stoi przy drzwiach i wita wszystkich wchodzących. Także... odmienność kulturowa. No dobra. Jakie mięso? Rybę, mięso mielone, kurczak lub pork chops. Myślę, że kurczaka wezmę. Do I want to pull the trigger on these meats? Bea jest biedaczka, zmęczona, ale po całym dniu takiej roboty nie dziwię jej się wcale. No dobra, to jedziemy na obóz.